Dobry wieczór Państwu, Paulina Bilińska, to jest program Republika Wieczór, a oto co dziś w programie. Gazeta Polska codziennie ujawniła powiązania szefa SKW Jarosława Stróżyka z prosowieckim pułkownikiem WSI i rosyjskim rektorem putinistą. Czy osoba odpowiedzialna za rzekome tropienie rosyjskich wpływów w Polsce sama może znajdować się pod wpływem Moskwy? O tym za chwilę w Republice Wieczór. Kolejne podwyżki uderzą Polaków po kieszeniach. Wkrótce ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o 50%, a przed nami zima. To będzie polityczne wydarzenie tego roku. Już jutro rozstrzygnie się pasjonujący wyścig o Biały Dom między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Ten niezwykle ważny również dla Polski dzień będziemy relacjonować dla Państwa w Republice. Warto być z nami. Kontakty z byłym funkcjonariuszem WSI, a teraz rektorem Uniwersytetu w Siedlcach, który utrzymuje zadziwiająco prężne kontakty zagraniczne z uczelniami zaliczanymi do tzw. kuźni kadr rosyjskich służb specjalnych, zlokalizowanymi za naszą wschodnią granicą w Rosji i na Białorusi. Uczestnictwo w konferencjach naukowych u boku jednego z głównych załóżników Putina. Profesor Sławomir Cęckiewicz, Michał Rachoń i emerytowany pułkownik SKW Mariusz Kozłowski piszą w Gazecie Polskiej codziennie o kontaktach generała Jarosława Stróżyka, przewodniczącego Rządowej Komisji Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich i jednocześnie z nadania Donalda Tuska, szefa służb kontrwywiadu wojskowego. W artykule naświetlono postać promotora przewodu doktorskiego generała Stróżyka na Uniwersytecie w Siedlcach, pułkownika profesora Mirosława Minkiny, aktywisty PZPR, który swoją karierę zaczął jako oficer polityczny w Głównym Zarządzie Politycznym Ludowego Wojska Polskiego. Od 2000 roku pułkownik dr Minkina służył już w wojskowych służbach specjalnych, gdzie przecięły się jego drogi z kapitanem Jarosławem Stróżykiem, od 2003 roku major w Zarządzie Studiów i Analiz WSI. Minkinia był w latach 2001-2006 zastępcą i szefem Zarządu Studiów i Analiz WSI oraz przełożonym Stróżyka. Na wieść o likwidacji WSI pułkownik Mirosław Minkina uciekł z wojska. To właśnie w Siedlcach Jarosław Stróżyk obronił swoją pracę doktorską. Co ciekawe, uczelnia wyższa w Siedlcach ma zadziwiająco szerokie kontakty zagraniczne. Dziwić może tu tylko, że aż 24 uczelnie wyższe, z którą ma podpisane umowy, znajdują się w Rosji i na Białorusi. Wśród rosyjskich uczelni, z którymi Uniwersytet w Siedlcach ma umowę o współpracy i wciąż się nią chwali na swoich stronach, jest m.in. Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy prezydencie Federacji Rosyjskiej RANEPA. Tak jak Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej, większość uczelni, z którą kontakty utrzymuje Siedlecki Uniwersytet, uważane są za kuźnie kadr rosyjskich służb specjalnych. Wywiad rosyjski wykorzystuje kadrę naukową jako kuźnię do prowadzenia działań wywiadowczych. Dlatego należy głośno postawić pytanie, czy w polskim systemie bezpieczeństwa dziś jest analizowany, a przez służby rozpracowywany ten kazus. Siedlecki Uniwersytet od lat organizował cykl polsko-rosyjskich konferencji. Dziwić może, że w 2019 roku generał Jarosław Stróżyk, dzisiejszy szef SKW i przewodniczący Rządowej Komisji Badania Rosyjskich Wpływów, znalazł się w komitecie organizacyjnym tuż obok rektora Uniwersytetu w rosyjskim Tambowie Władimira Stromowa. Stromow, podobnie jak Stróżyk, współtworzył komitet organizacji 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja i już wówczas był znany z imperialnych poglądów i związków z rosyjskim sektorem bezpieczeństwa. Komisja, która miała badać wpływy rosyjskie w Polsce, tak zwana Komisja Stróżyka, powinna się przede wszystkim Stróżykiem zająć, bo kiedy popatrzymy na to, co robił generał Stróżyk, jakie miał kontakty, jakie miał relacje, to wymaga wyjaśnień. Władimir Stromow, rektor Uniwersytetu w Tambowie, do śmierci był jednym z załóżników Putina. Stromow umarł w roku 22, ale zdążył jeszcze sygnować list rektorów uczelni rosyjskich popierający agresję rosyjską, tą pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę. No to jest towarzystwo, które niewątpliwie jest obciążeniem dla Jarosława Stróżyka. Pytaliśmy generała Stróżyka o jego kontakty ze związanym z rosyjskim dyktatorem profesorem Stromowem. Współorganizował pan z nim konferencję naukową przed 5 laty, niespełna. Nie znam takiego nazwiska. Nie zna pan takiego nazwiska? Ale współpracował pan, ale brał pan udział w konferencji naukowej Polska-Rosja? Odpowiedź szefa rządowej komisji, która na zlecenie Donalda Tuska ma badać ruskie wpływy, dziwi tym bardziej, że w organizacji siedleckiej konferencji jego nazwisko było tuż przy ruskim propagandziście.
Wierzę głęboko w to, i to wynika po części z naszego artykułu, że Uniwersytet w Siedlcach jest w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I ja mam wielką nadzieję, że informacje, które wynikają z tego artykułu, staną się przedmiotem analizy oficerów cywilnego kontrwywiadu. Bo nie wierzę w to, żeby taką analizę dokonał kontrwywiad wojskowy. Generał Stróżyk, od lat związany ze służbami specjalnymi, szef rządowej komisji, która z nadania Donalda Tuska ma badać ruskie wpływy w Polsce, pozostaje w konflikcie interesów. Generał Stróżyk powinien przedstawić zależności, jakie dotyczyły jego kariery zawodowej, jego kontaktów z właśnie Uniwersytetem w Siedlcach, a następnie z kontaktami tego uniwersytetu w Rosji i na Białorusi. Tyle, że z pełnej manipulacji i półprawd niedawnej konferencji generała Stróżyka, który w imieniu rządu Donalda Tuska na kilku slajdach próbował pokazać ruskie wpływy, nie wynika, by miała się ona zająć rzeczywistymi oddziaływaniami służb Putina na nasz kraj. Komisja Stróżyka ma, tak to wyraźnie widać z tych dotychczasowych prac, ma bardziej zakryć niż odkryć te obszary, które są potężnie niebezpieczne dla premiera Tuska. Bo nic nie wskazuje, by komisja Stróżyka miała się zająć realizowanym za pierwszych rządów Donalda Tuska resetem stosunków z Rosją, zawartą wtedy za zgodą premiera umową z ruską FSB, czy działalnością w Polsce szpiega GRU Pawła Rubcowa. Radosław Jankiewicz, Republika. O podejrzanych kontaktach szefa SKW Jarosława Stróżyka rozmawiali goście Danuty Choleckiej w programie Gość Dzisiaj. Mam do niego pełne zaufanie. A to, jak wyglądają bilateralne relacje pomiędzy uczelniami, pomiędzy uniwersytetami, myślę, że takimi nitkami można by było zarzucić wielu ludziom polskiej nauki. No to, to jest nawet dratwa chyba się mi na taką grubą nić, dlatego że tam był pan, który został rektorem tej uczelni i on był w ogóle takim promotorem zawodowym generała Stróżyka. To już taka mocna pani nić. Pani redaktor, bardzo ja, w ogóle, ja w ogóle nie wiem, z jakimś takim dużym dystansem patrzę na poszukiwanie ruskich agentów w środowisku nie, politycznym. Nie, to nikt nie mówi, że to ruski to agent, takim, bo to nie padło. Ani w artykule, ani z moich ust, tylko o powiązaniach. Akurat jednak z Rosją, i tu nie ma konfliktu interesów. Stania przeciwko Rosji w kwestii polskości, patriotyzmu, myślę, że wszyscy powinniśmy się wspierać, a nie szukać jakichś dziwnych wątków. No tak, w tej trudnej sytuacji to trzeba się wspierać. No. Jesteśmy z tobą. Ja się zgadzam akurat. Chwila. Ja się zgadzam, że to dziwny proszę wątek. Państwa, proszę ale państwa. Pytam, czy tu nie ma konfliktu po 90 roku, dziwny, po 90 roku w Polsce zostało około 32 tysięcy agentów wpływu rosyjskiego państwa. Oni są w różnych postaciach zakamuflowani. Wiemy to z ABW. W sytuacji takiej, kiedy taka masa ludzi jest pod no, znamiennym wpływem Rosji, no to proszę państwa, chwalić generała, który akurat doktorat, uwaga teraz, uwaga, 31 grudnia robił. Tuż po prostu na balu sylwestrowym. Rozsunęli, on obronił doktorat, bo to jest jedyny przypadek w Polsce, gdzie 31 grudnia, w Sylwestra dokładnie, facet doktorat bronił. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska kolejny raz zadziwiła, a raczej mocno zaniepokoiła. Tym razem w wywiadzie dla Gazety Wyborczej stwierdziła, że w sytuacji stabilizującego się rynku energii mrożenie cen musi być stopniowo wygaszane. Nie jest tajemnicą, że wygaszenie mrożenia będzie oznaczało wyższe ceny. Co o tym sądzą Polacy? Czy boją się kolejnych podwyżek, które są na horyzoncie? Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Jeśli od stycznia zostaną odmrożone ceny, czekają nas kolejne podwyżki. My też nie używamy ani gazu, ani energii za dużo. Praktycznie przy wyłączonych światłach siedzimy, ale i tak rachunki trzeba płacić kosmiczne. Za co to nie wiadomo. Podobno ma być po nowym roku uwolniona cena energii, więc to jest dosyć porażające dla emeryta. Nie ufam temu rządowi. Nie jestem za żadnym rządem, ale temu wyjątkowo nie ufam. Niestety Polacy mogą się pożegnać z myślą, że rząd w trudnej sytuacji wyciągnie do nich pomocną dłoń. Dziś w sytuacji stabilizującego się rynku energii mrożenie cen musi być stopniowo wygaszane. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie
mydli się oczy Polakom, że to, że czujecie, że jest drogo, jest nieprawdą. My wam powiemy, że ceny się stabilizują i musicie nam w to uwierzyć. Z tego tytułu zawierzemy wam wsparcie. A może zapowiedź minister klimatu jest kolejnym dowodem na szukanie oszczędności kosztem Polaków? W budżecie już jest potężny deficyt i prawdopodobnie szukane są oszczędności, a najlepiej te oszczędności znajdować w kieszeniach Polaków, nie wspierając ich poprzez łagodzenie odczuwalnych skutków wzrostów cen. No, pani minister Henik-Kloska jakiś czas temu powiedziała, że to, tak parafrazując, że to ubożenie Polaków to dobrze dla klimatu. Wysokie ceny energii odczuwają w swoich portfelach wszyscy Polacy. Szczególnie dotkliwie osoby o najniższych dochodach, starsze, samotne. Odczuwa to również polska gospodarka. Ostatnia podwyżka cen energii dla ludności z 412 zł do 500 zł źle wpłynęła na gospodarkę. Jeżeli od 1 stycznia odmrażanie cen będzie oznaczało kolejny wzrost tych cen energii. Mówi się o wzroście cen energii z 62 groszy za kilowatogodzinę do 78. Szybko obliczyłem, że jest to plus 25%. To by byłby to kolejny cios w nasze budżety rodzinne. Brak tarcz osłonowych pojawia się na tle wyraźnego spowolnienia wzrostu polskiej gospodarki, lekkiego wzrostu bezrobocia. I ceny energii w tym koszyku inflacyjnym są bardzo istotnym elementem, który będzie przeszkadzał utrzymać inflację w ryzach. Polski przemysł mierzy się z wyższymi cenami energii niż przemysł niemiecki, przez co przestaje być konkurencyjny. W Polsce energia dla przemysłu powinna być nie wyżej aniżeli u naszego sąsiada w Niemczech, bo po prostu to są podstawowe parametry dla przedsiębiorców, a żeby polska gospodarka mogła się dalej rozwijać, żeby tutaj były inwestycje, żeby w ogóle zakłady stąd nie wychodziły, nie były wyprowadzana produkcja do Rumunii, do innych krajów. Co sądzą Polacy? Czy rząd powinien wdrażać tarcze osłonowe, by łagodzić skutki wysokich cen? Myślę, że na pewno powinni coś wdrożyć dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, bo oni potrzebują tej pomocy. Jeszcze młodzi ludzie, którzy sobie tam co pracują, to sobie poradzą, ale ci starsi, którzy mają te słabe emerytury, to dla nich dopiero będzie tragedia. Praktycznie z tygodnia na tydzień rosną ceny produktów w sklepach. Już teraz podstawowy koszyk kosztuje blisko 100 zł. Według danych GUS w październiku 2024 roku ceny żywności, napojów bezalkoholowych były wyższe niż przed rokiem o prawie 5%. Wiemy, co ile kosztuje w jakim sklepie. No ja mam czas, mogę chodzić od sklepu do sklepu i wybierać towar tańszy. Ale no, współczuję tym, którzy tego czasu nie mają i muszą kupować w sklepach, gdzie popadnie. Po prostu, bo ceny są naprawdę bardzo, bardzo różne, ale generalnie wysokie. Energia, gaz, czyli te opłaty takie codzienne. Śmieci, woda, no to co... No i żywność. Żywność poszła tak w górę, że bardzo, bardzo wysoko. Polacy mają uzasadnione obawy, czy poradzą sobie z kolejnymi wzrostami cen. Jak sami powtarzają, tanio już było. Teraz trzeba liczyć każdą złotówkę. Aleksandra Prorok, Republika. Ministerstwo Zdrowia planuje likwidację oddziałów położniczych. Nowy projekt, który przyszedł już przez stały Komitet Rady Ministrów, czeka teraz na decyzję rządu. Zgodnie z założeniami placówki będą kwalifikowane do likwidacji w zależności od liczby przyjmowanych porodów. Ograniczenie liczby oddziałów położniczych może znacząco wydłużyć czas dojazdu do najbliższego szpitala, co w sytuacjach nagłych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia matki oraz dziecka. Z mapy Polski może zniknąć nawet co trzeci oddział położniczy, co budzi szczególne obawy wśród mieszkańców mniejszych miejscowości. O przyszłości danych placówek zadecydują nie tylko statystyki odnośnie liczby odbieranych porodów, ale też ich lokalizacja. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiej decyzji rządu 13 grudnia, to będzie dramatyczna sytuacja, dlatego że obecna sieć porodówek w Polsce gwarantuje kobietom szybki dostęp do sal porodowych, do specjalistycznej opieki w trakcie porodu i połogu. Likwidacja 111, bo tak we wstępnych obliczeń wynika, porodówek, to jest likwidacja 1/3 oddziałów położniczo-ginekologicznych w Polsce.
Minister zdrowia Izabela Leszczyna twierdzi, że w obliczu spadającej liczby urodzeń i starzenia się społeczeństwa likwidacja porodówek to racjonalny krok. Jeśli nie rodzą się, pani redaktor, dzieci, bo demografia jest jaka jest, a mamy cały szereg seniorów, którzy wymagają długoterminowej opieki, to zamieńmy porodówkę na opiekę długoterminową, bo tego potrzebują mieszkańcy, a każdą kobietę, która będzie rodzić dziecko, dowieźmy 30 km dalej karetką pogotowia do świetnej porodówki. Czas odgrywa kluczową rolę, dlatego zdaniem ekspertów ten argument jest absurdalny. Przy sprzyjających warunkach drogowych może to nastąpić szybko, ale wystarczy jakiś wypadek, jakaś stłuczka i ten czas może być, bardzo się może się przedłużyć. Kryterium odległości nie powinno być tutaj absolutnie jedynym branym pod uwagę, bo 30 km to może rzeczywiście być bardzo szybko, a może być bardzo długo. Kryterium minister Leszczyny oznacza likwidację porodówek w mniejszych miejscowościach. Dla niektórych regionów oznacza to właściwie brak oddziałów położniczych. Tak będzie w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie obecnie działa 16 porodówek, a większość z nich nie spełnia wymogu 400 porodów rocznie. Podobna sytuacja jest w województwie podlaskim. Odbiera się pacjentkom poczucie bezpieczeństwa, bo dając takie bezkompromisowe kryteria, zwyczajnie zmusza się oddziały, które chciałyby prowadzić swoją porodówkę do tego, żeby się zamknęły. Tym bardziej, że poród wcale nie jest taką rzeczą do zaplanowania, jak pani minister całkiem niedawno próbowała udowodnić, że poród w zasadzie można zaplanować. Jutro odbędzie się posiedzenie rządu, na którym może zapaść decyzja o likwidacji oddziałów położniczych. Aleksandra Gołda, Republika. Czy redakcje Onetu i TVN przygotowały szkalujący artykuł na podstawie stenogramów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję? O to oskarża ich prezydent Lubina, który złożył pozew przeciw obydwu redakcjom. Samorządowiec domaga się przeprosin i 500 000 zł odszkodowania za artykuł, który uderza w jego dobre imię. O szczegółach Janusz Życzkowski. W lutym tego roku portal Onet i TVN opublikowały materiał Brudna gra, który przedstawiał prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego jako bezwzględnego i cynicznego polityka, który dla własnych interesów jest w stanie zrobić wszystko. Dowodem na medialne tezy były stenogramy z materiałów operacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z publikacji wynikało, że samorządowiec miał być podsłuchiwany jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Problem w tym, że w ostatnich miesiącach minister nadzorujący służby zaprzeczył, by ABW podsłuchiwała Raczyńskiego. Sam prezydent uważa, że dokumenty zostały spreparowane przy użyciu sztucznej inteligencji i miały zaszkodzić mu podczas ostatniej samorządowej kampanii wyborczej. Komu mogło zależeć na osłabieniu pozycji prezydenta Lubina? Jednym z możliwych tropów są interesy tzw. mafii śmieciowej, a sam Raczyński podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił wprost o możliwym zleceniu, które otrzymali na niego pracownicy Onetu i TVN. Sprawa zakończy się w sądzie. Prezydent Lubina żąda przeprosin, sprostowania i 500 000 zł odszkodowania. Janusz Życzkowski, Republika. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Jutro zakończy się głosowanie, które zdecyduje, kto przez kolejne 4 lata będzie lokatorem Białego Domu i będzie rządził Ameryką oraz współdecydował o losach świata. Walka wyborcza jest niezwykle wyrównana, a o zwycięstwie mogą zadecydować nawet pojedyncze głosy. And everything we've been fighting for so hard to achieve for the past 9 years, it all comes down to the next 2 days. It's now or never, for the sake of your family, for the sake of your country, for your freedom, you have to get up and go. Pensylwania, Karolina Północna, Georgia. Donald Trump nie traci ani chwili. Minionej nocy republikanin odwiedził mieszkańców 3 kluczowych dla tych stanów wyborów. Mówił, że przywróci bezpieczeństwo na granicach i w miastach, deportuje nielegalnych imigrantów, których wpuścili demokraci, i uratuje gospodarkę przed zapaścią. Głosując we wtorek, zwolnimy Kamalę i uratujemy Amerykę. Obniżymy podatki, zmniejszymy inflację, przez co obniżymy ceny. Przywrócimy do pracy tysiące pozamykanych fabryk. Wrócą dobre czasy. Donald Trump mocno stawia na tradycyjne wartości, na rodzinę atakowaną za rządów demokratów. Dlatego Courtney McClelland postawi na kandydata republikanów.
Jestem wdzięczna za pomoc, jaką dostałam w rodzinie i w kościele. Chcę, by wartości, w które wierzę, były też bliskie naszemu przywódcy, dlatego zagłosuję na Trumpa. Przekaz Donalda Trumpa dociera też do najmłodszych wyborców, dla których wtorkowe głosowanie będzie pierwszym w życiu. Jego podejście do gospodarki jest bardzo rozsądne. Zobaczycie, on nie chce, żeby inne kraje wpychały nam na siłę swoje towary. Chce promować biznes robiony w Ameryce i ludzi, którzy tu pracują. Ale odliczająca godziny do głosowania Ameryka jest dziś podzielona. Część wyborców stawia na inne wartości. Kobiety i mniejszości to grupy wyborców, których Trump nie traktuje poważnie. Kamala stawia na prawa i mniejszości, i kobiet. Kandydatka demokratów rzeczywiście na każdym wiecu podkreśla swoje proaborcyjne poglądy. Nie widzi też zagrożenia w niekontrolowanym przyjmowaniu nielegalnych imigrantów. Na tym zbudowała całą swoją kampanię. Nie cofniemy się ani o krok, bo tylko od naszej walki zależy to, czy kobiety będą mogły decydować o własnym ciele, nie pytając o pozwolenie rządzących. Wynik wtorkowych wyborów najprawdopodobniej rozstrzygnie się w 7 tak zwanych wahających się stanach: Georgii, Nevadzie, Karolinie Północnej, Pensylwanii, Michigan, Wisconsin i Arizonie. W większości z nich przewagę utrzymuje Donald Trump, choć różnice są niewielkie i liczyć będzie się dosłownie każdy głos. W wahających się stanach zdarza się, że ludzie zmieniają swoje preferencje wyborcze. Ci, którzy kiedyś głosowali na Obamę, dziś mogą postawić na Trumpa. Dlatego kandydaci ostatnie godziny kampanii spędzają tam, gdzie wyborcy jeszcze nie przechylili szali zwycięstwa na żadną ze stron. Na długiej liście Donalda Trumpa są jeszcze wizyty w Karolinie Północnej, Michigan i Pensylwanii, gdzie Kamala Harris zamierza spędzić najwięcej czasu tuż przed głosowaniem. To jedne z najważniejszych wyborów w historii Stanów Zjednoczonych, ale są też ważne dla mieszkańców Europy i myślę, że całego świata. Za oceanem nie ma ciszy wyborczej, więc do ostatnich chwil Kamala Harris i Donald Trump będą przekonywać jeszcze nieprzekonanych wyborców. Marcin Szewczak, Republika. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy. W Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych jest nasz dziennikarz Rafał Stańczyk, który przygląda się z bliska ostatnim godzinom kampanii wyborczej za oceanem. My przez tydzień śledziliśmy kampanię wyborczą, śledziliśmy, jak ta wielka polityka jest organizowana tu w Stanach Zjednoczonych. Czas na kilka wniosków. No przede wszystkim widać, że środowisko, społeczeństwo amerykańskie jest bardzo podzielone. Te podziały na demokratów, republikanów są bardzo wyczuwalne. Kampania wyborcza była bardziej nakierowana na emocje niż na argumenty merytoryczne, a także chodziło bardziej o mobilizację swojej bazy wyborczej niż przekonywanie nowych wyborców. Takie wnioski z tej kampanii wyborczej. Teraz czekamy na liczenie głosów i zobaczymy, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. My będziemy tu w Białym Domu zbierać dla Państwa informacje, komentarze i od razu przekazywać je do Warszawy, by mówić i przybliżać realia polityki amerykańskiej. No i czekamy z niecierpliwością na odpowiedź na pytanie, kto wygra te wybory. Z Białego Domu Rafał Stańczyk, Republika. To będzie jedna z największych transmisji w historii polskich telewizji informacyjnych. Już jutro od 19:00 rozpoczynamy amerykański wieczór wyborczy. Na naszej antenie analizy, komentarze i to co najważniejsze, wyniki wyborów. Przeniesiemy się za ocean, a współpraca ze słynną agencją Associated Press pomoże nam jeszcze lepiej opisać sytuację w Stanach Zjednoczonych i tamtejszą powyborczą rzeczywistość. Wszystko to dla Państwa. Już niedługo poznamy nazwisko 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris czy Donald Trump? An incredible victory. Wybory w Ameryce będą miały wielki wpływ także na Polskę, dlatego jutro bądźcie Państwo z nami. Będziemy nadawać 24 godziny na dobę bez przerwy, całą noc, żeby Państwu relacjonować to, co się tutaj po prostu dzieje. To pewne, czekają nas ogromne emocje. Cały świat od wielu tygodni śledzi to, co dzieje się za oceanem. A
my dla Państwa przygotowujemy wyjątkowy wieczór wyborczy. Ruszamy o 19:00 specjalnym wydaniem programu Dzisiaj. Jeżeli ktoś będzie chciał zrozumieć, co się dzieje i mieć szybkie informacje, ale też komentarze takie, które pomogą wyjaśnić, jakie będą tego długofalowe skutki dla Polski, dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych, to tylko w Telewizji Republika. Jako jedyna polska telewizja będziemy mieli dostęp do unikatowej, aktualizowanej na bieżąco bazy danych. Wszystko dzięki współpracy z jedną z największych agencji prasowych na świecie, Associated Press. W czasie rzeczywistym zobaczymy, jak głosowali Amerykanie. Mamy wyłączność na publikację tych danych, więc od nas dowiecie się Państwo najlepiej, jak wyglądają wyniki wyborów w poszczególnych stanach, jak wyglądają wyniki nawet w poszczególnych hrabstwach. Nie zabraknie analiz, statystyk i oczywiście powyborczych komentarzy. Główne studio na Florydzie, kolejne w Warszawie. Nasi reporterzy będą w kluczowych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Na pewno w tych stanach swingujących, na pewno będziemy w Waszyngtonie i na pewno będziemy tutaj w Palm Beach, dosłownie 10 minut od Mar-a-Lago, czyli miejsca, w którym znajduje się rezydencja Donalda Trumpa. Przed nami największa transmisja w historii Republiki i jedna z największych w historii polskich telewizji informacyjnych. Wszystko do obejrzenia również na kanale Republiki na platformie YouTube oraz w zakładce na żywo na naszym portalu. Republika wchodzi na zupełnie inny, jeszcze wyższy poziom w odpowiedzi na Państwa oczekiwania. Czeka nas ekscytujący amerykański wieczór wyborczy. Wieczór historycznych rozstrzygnięć i wielkich emocji. Bądźcie Państwo z nami. Dawid Helsner, Republika. Republika się rozwija, mamy coraz więcej widzów i coraz częściej zostawiamy konkurencję daleko w tyle. A możemy Państwu obiecać, że będziemy jeszcze lepsi. Coraz bliżej nasze przenosiny do nowej siedziby, którą budujemy razem z Państwem. To dzięki Państwu w nowym studiu zostanie zamontowana nowoczesna ściana wideo. To dzięki Państwu będzie nowa scenografia. Dziękujemy Państwu za każdą wpłaconą złotówkę, która wynosi nas na nowy, wyższy jakościowo poziom. Dziękujemy też za każde dobre słowo, za dobrą energię, którą nam Państwo nieustannie przekazują. Istnienie silnej Republiki jest gwarantem przekazywania rzetelnych informacji, a to ważne, zwłaszcza, że zbliżają się wybory prezydenckie. Reporterzy Republiki są bardzo groźni, dlatego nie są wpuszczani na konferencję premiera Donalda Tuska. Podczas organizowanych wydarzeń medialnych KPRM zobowiązana jest do pilnowania porządku i zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, a w szczególności premierowi i członkom rządu. W przypadku łamania zasad przez jakiekolwiek medium zastrzegamy sobie prawo do odmowy akredytacji. Przyznajemy się, pokazujemy prawdę i bezprawie obecnej władzy i jako jedyni potrafiliśmy dopytać premiera o jego manipulacje. To dlaczego pan obiecał pani po 5 złotych? No, mogę jeszcze raz wpłynąć, no to po co było obiecywać? Może, mogę jeszcze raz to powtórzyć. Powiedziałem, że paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 wtedy, kiedy mówiłem te słowa. Miał pan tak uczynić. Jak pan będzie premierem, będzie paliwo tańsze. Poproszę kolejnego rozmówcę. Takie pytania doprowadziły do tego, że... Jak ja to słyszę, to dostaję furii. Dlatego te zapowiedzi... Nie będziecie rozgotowani, jeżeli będziecie na oszczędzanie zadawać takie... Stały się rzeczywistością i nie chodzi tu o rzekome ataki na funkcjonariuszy SOP-u, o co w żenujący sposób próbuje oskarżyć nas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Chodzi tylko o niewygodne pytania. To wydawana akredytacja, jeżeli do zasad się nie będziecie stosować. A że zbliżające się wybory prezydenckie, które, jeśli obecna władza przegra, mogą oznaczać koniec jej rządów, to próby wyeliminowania Republiki będą się nasilały. Dlatego dla zachowania w Polsce demokracji konieczne jest istnienie silnej, niezależnej stacji, która istnieje dzięki zaangażowaniu swoich widzów. Wszystko, co dziś robi rząd pana premiera Donalda Tuska, wskazuje na to, że te wybory i kampania będą nieuczciwe. Dlatego istnienie, a nawet wzmocnienie Telewizji Republika jest absolutnie kluczowe dla polskiej demokracji. Teraz, w tych miesiącach, to będzie decydowało. Telewizja Republika będzie decydowała o uczciwości wyborów w Polsce, bo tylko my jesteśmy w stanie skutecznie, z dużą siłą, docierając do milionów ludzi,
patrzeć władzy na ręce. Żeby naszych widzów było coraz więcej, musimy się rozwijać i to robimy. Wkrótce przenosimy się do nowej siedziby, która da zupełnie nowe możliwości i nową, znakomitą jakość. Dzięki Państwa wsparciu ogromna ściana wideo za ponad 1 000 000 zł, która będzie znajdowała się dokładnie w tym miejscu. Już jedzie prosto z Azji do naszej nowej siedziby. Ale ściana wideo to jedno, drugie to cała scenografia. Jej koszt to 600 000 zł. Jeśli każdy oglądający dzisiaj ten program w tej chwili wpłaci 50 zł, a jest nas dostatecznie dużo, ale dosłownie każdy, to wtedy będziemy mogli uzbierać dostatecznie dużo na cały potrzebny nam sprzęt, na całe nowe studio telewizji, na całą przeprowadzkę. A to udowodni koalicji 13 grudnia naszą siłę, a przede wszystkim siłę naszych widzów, bo w przeciwieństwie do konkurencji nie mamy wsparcia polityków. Dla nas najważniejsi są nasi widzowie i to wszystko. Dla Państwa i z Państwem. Adrian Borecki, Republika. Bardzo dziękujemy Państwu, że wybierają Państwo Republikę, bo właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu w rozwój naszej stacji widzimy i czujemy, że możemy się rozwijać i każdego dnia pracować na rzecz szerzenia prawdziwych polskich informacji. Razem budujemy tę telewizję, dlatego w dalszym ciągu potrzebujemy Państwa wsparcia. Jest wiele sposobów, aby nas wspierać, a jednym z nich jest metoda jeden klik, bo właśnie takim jednym kliknięciem z poziomu telefonu można dokonać darowizny. Wystarczy zeskanować aparatem fotograficznym w telefonie kod QR, który znajduje się w rogu ekranu. Zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę internetową, na której będzie można wesprzeć Republikę dowolną kwotą i za każdą wpłatę bardzo serdecznie dziękujemy, bo bez Państwa to się nie uda. Ja się tymczasem z Państwem żegnam, ale oczywiście z Republiką bardzo warto pozostać. Zapraszamy na Wiec Donalda Trumpa, który będziemy transmitowali już od północy. A ja się z Państwem żegnam, życzę oczywiście spokojnej nocy. Do zobaczenia.